Chwilę po wygranym pojedynku rozmawiam z Darkiem Sękiem. Darek, jednogłośnie, wyraźnie wygrywasz na punkty. Chyba możesz być z dzisiejszego pojedynku zadowolony. Jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że nie bolała mi ta lewa ręka. Widać, że trochę zachowawczo jeszcze boksowałem z tą moją kontuzjowaną ręką, ale już na pewno nabieram pewności, bo jednak ta kontuzja długo się za mną ciągnie. No. Zawodnik na pewno był mocny fizycznie, bardzo odporny na ciosy, ale nie zagroził mi z żadnym ze swoich akcji. Trochę później w końcowej fazie się podpaliłem, bo chciałem ten pojedynek wygrać za bardzo przed czasem, bo czułem, że trafiłem go kilka razy na dół. Ale widać, że głowę miał bardzo odporną, no i nie udało się, ale jestem w miarę zadowolony. Właśnie uprzedziłeś moje pytanie, chciałem zapytać, jak ta ręka, no ale powiedziałeś, że jest wszystko dobrze, jest całkowicie już zaleczona, czy jeszcze jak bijesz, to jakiś czujesz mały ból? Może tak delikatnie jeszcze, może nie jest to taki ból fizyczny, a tak psychicznie troszeczkę obawę czuję, żeby jej znowu nie rozbić, bo jednak ta kontuzja półtora roku praktycznie ponad się za mną ciągnie i ten boks był trochę zachowawczy, ale na pewno częściej już uderzałem tą lewą ręką, no i teraz będzie to już coraz lepiej, dobrze tejpuję tą rękę, długo ją rehabilituję, będę to kontynuował na pewno, no i myślę, że przy następnym pojedynku już będzie wszystko w porządku. Szósta runda, trafiłeś wyraźnie lewą ręką swojego rywala, siódma również, ósma również, ale twój rywal nie padał. Skąd to się wzięło? Z tego względu, że biłeś po prostu tą lewą nie na pełną wiesz, moc i dlatego nie powaliłeś swojego rywala? Czy po prostu Darek Sęk, nie wiem, no nie jest pancerem i nie ma czym uderzyć? Znaczy może pancerem jakimś na pewno nie jestem, bo nie mam za dużo walk wygranych przed czasem. Te moje ręce są trochę kontuzjogenne i też się o nie obawiam, bo bolą mnie podczas uderzania. Ale chyba głównym mankamentem mojej siły ciosu jest taka niestabilność na nogach. Ja często balansuję tułowiem, przez to też nie przyjmuję za dużo ciosów, ale to odzwierciedla się znowu na siłę mojego uderzenia, bo te nogi nie są za bardzo stabilne. Na pewno, ale no taki już jest mój styl boksowania. Ja wolę nie przyjmować tych ciosów, żeby ta moja kariera długo trwała i żebym później w końcowej fazie się mojej kariery nie jąkał za dużo, bo jednak zdrowie jest najważniejsze, no ale trudno. Na pewno nokauty się podobają, ale jak jest fajny pojedynek, dużo się w nim dzieje, to też takie walki się podobają, a ja będę starał się tak robić. A trenujesz dużo na siłowni właśnie, żeby poprawić tą siłę ciosu? No dużo, ostatnio zaczęliśmy pracować, widać, że ta moja postura troszeczkę się zmieniła, ale na pewno muszę ustabilizować tą moją pozycję, bo widziałem tak samo w walkach z Krasniczym, że te nogi nie były za bardzo stabilne i czasem te ciosy nie miały takiej wymowy, ale no na pewno zbieramy doświadczenie cały czas. Ja jestem zawodnikiem boksującym z dystansu, nie półdystansowym, dlatego te ciosy też może nie mają takiego, tak jak mówię, dobrej siły, no ale jak trudno, no nie każdy musi nokautować swoich zawodników, ja chcę robić dobre show, chcę walczyć z każdym praktycznie dobrym zawodnikiem, bo jestem fighterem i chcę się mierzyć z dużymi w dużych walkach, no i tylko na to czekam. Na gorąco, twój narożnik był z ciebie zadowolony po dzisiejszym pojedynku? Tak, no myślę, że trener Andrzej wypowiadał się w trakcie tej walki dość dobrze. Na początku słuchałem go tak, jak to było, aczkolwiek później mogłem troszeczkę podkręcić tempo, bo wiadomo, zawodnik nie był za bardzo doświadczony, ale widać, wytrzymały bardzo. Ja też nie do końca złapałem chyba tą świeżość, bo parę razy trafiłem go, ale brakowało tego wykończenia, jak widzieliście. No ale każdy jednak... Bardzo ciężko się strzelić taką idealną formą. Ja tak naprawdę to po tym pojedynku mogę się założyć, że za 2-3 dni dopiero strzelę się z taką optymalną formą, kiedy więcej odpocznę. No jest to ciężki kawałek chleba na pewno, boks to jest niełatwa dyscyplina, ale uwielbiam to robić, na pewno będę długo walczył. A spodziewałeś się, że twój rywal zaprezentuje się dzisiaj tak, czy, a nie inaczej? Czy myślałeś, że po prostu nie postawi takich ciężkich warunków, że pójdzie ci łatwiej w tym pojedynku? Ja szczerze to wiedziałem, że będzie z nim ciężko, bo widziałem, jaki ma rozbudowaną szyję, jaką ma tak samo żuchwę, szczękę, bardzo taką kwadratową. Z tego względu widać, że to zawodnik jest MMA i bardzo dużo trenują na kark, a to przede wszystkim wzmaga tą odporność na ciosy. A tego zawodnik był bardzo twardy. Może był troszeczkę słabszy technicznie, nie zagroził mi praktycznie w żadnej fazie pojedynku. Te ciosy się obcierały o moją głowę, nie robiły jakiegoś wrażenia, ale jego naprawdę przyjmował bardzo dużo, widać było. W każdej rundzie tych ciosów było coraz więcej, aż bolą mi obydwie ręce, nie tylko jedna. Ale no fajnie, takie pojedynki są ważne, to było takie przetarcie po walce z Krasniczym, a teraz jedziemy ostro znowu i spinamy się po drabince do najwyższych celów.
Byłeś ostatnio na sparingach u Kraśnickiego. Jak tam te sesje sparingowe wspominasz? Ile ich było? Jak długo wspólnie trenowaliście? Stoczyłem z nim tak naprawdę 3 sparingi tylko. Ale była duża wojna. Na pewno jego trenerzy wszyscy tam zgromadzeni bili brawo po tych rundach, które razem toczyliśmy, bo nie odpuszczaliśmy, zarówno on jak i ja. Szliśmy cały czas do przodu, wymiana ciosów była solidna, dlatego te sparingi na pewno mu się przydały do tej walki, jaką będzie miał z Bremerem. No, bardzo prosili mnie o to, żebym przyjechał do nich, ale ja na początku się nie godziłem z tego względu, że kontynuowałem moją rehabilitację, bo dla mnie to jest najważniejsze, ale postanowiłem w ostatnim tygodniu pojechać do niego, pomóc mu w tych przygotowaniach, no i na pewno mu się to opłaciło, zarówno jemu, jak i mi, bo jest to fajny sparing z tak doświadczonym zawodnikiem, no i wynieśliśmy to obaj z tego coś. A chodzi ci po głowie rewanż z Kraśniczym? Od samego początku chodził mi po głowie rewanż, ale wiedziałem, że ma zakontraktowany pojedynek z Bremerem, dlatego zobaczymy, jak pójdzie mu ta walka teraz. Jeśli przegra, to też chciałbym z nim mu się zrewanżować, a jeśli wygra, to przede wszystkim chciałbym mu się zrewanżować, bo wtedy walka czekałaby mnie walka o pas mistrza świata, dlatego mam nadzieję, że wygra i trzymam za niego kciuki. Miałem właśnie teraz się ciebie zapytać, jak to typujesz, ale już ten typ wiemy, to powiedz mi tak. Jeżeli nie dojdzie do tego rewanżu, nie będzie ci dane zmierzyć się z Kraśniczym, polskie podwórko, z kim chciałbyś w tym roku skrzyżować rękawice? Jest taki pięściarz? Ja już wcześniej cały czas kogoś prowokowałem do walki, ale jak widać nikt z Polski nie chce ze mną boksować, czegoś się obawiają. Dlatego niech oni walczą między sobą, niech oni tak robią sobie fajne pojedynki między sobą. Mnie to już nie interesuje, walka z Polakami. Będę wyjeżdżał za granicę i toczył naprawdę fajne pojedynki z wyższymi, wyżej klas notowanymi zawodnikami. Lepsze pieniądze są też na wyjeździe? Oczywiście, tam i płacą w innej walucie przede wszystkim, a nasza złotówka nie jest za mocna, dlatego walki za granicą są dużo lepiej płatne, no i zawodnicy są na pewno lepsi. No, jak widać, nie obawiają się walk, a u nas na polskim podwórku chłopaki się boją walk, no niestety. Darek, nie zatrzymuję cię dłużej, dziękuję ci za rozmowę, jeszcze raz ci gratuluję, dzięki wielkie. Dzięki serdecznie.